Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons, and of course about wódka. Panowie, gdzie jest moja wódka? Gdzie jest wódka? Część 109 i 110. Mroczna krucjata. Po powrocie z Mgławicy Aureliusz zamknął się w laboratorium alchemicznym, aby połączyć znane substancje z nieznanymi artefaktycznymi próbkami z ciała Krumaty. Po kilkunastu dniach oczekiwania i planowania ataku na niebyt, Aureliusz z dumą przedstawił klucz artefaktismo, pozwalający przenieść się do dowolnego miejsca w niebycie. Gdy cała Mgławica dowiedziała się o tym, zaczęto mobilizować żołnierzy, aby nie przegapić okazji na atak. Tym razem wojsko zostało rozsądnie podzielone na grupy. Wszyscy praktykanci, uczniowie, trenerowie i niżsi magowie wraz z kuwerczkami pozostali w Mgławicy i rozmieścili równomiernie siły, aby nie dopuścić do kolejnego ataku na osłabione królestwo. Reszta wojowników, czyli arcymagowie, elitarni żołnierze, szychy i królowie, z wyjątkiem Owengara, zebrali się na Skargali, aby tam czekać na otwarcie portalu do niebytu. Zanim do tego doszło, Aureliusz przedstawił plan działania. Podczas podróży grupa musi być zwarta i nie rozdzielać się oraz obserwować niebyt ze wszystkich stron. Należy uważać na potwory, ale nie zabijać ich, jeśli nie będą podchodzić. Wyjątkiem są Kanto, Noxy i demony, które służą Eskaliasowi. Ich celem jest znalezienie ośrodka, w którym skupiają się siły wroga i zniszczenie wszystkiego, co mogłoby się przyczynić do upadku Mgławicy. Demony zrozumiały przekaz i ruszyły przez otwarty niedawno portal, zostawiając go pod opieką jaszczurów i kilku kuwerskich arcymagów. Podróż zaczęła się od lotu, ponieważ gdyby pod nogami gruntu nie było, a najbliższe wyspy były oddalone o kilkaset metrów, żeby nie spaść przez przypadek. Ogólny spokój otoczenia niepokoił demony, ponieważ to mogłoby oznaczać zasadzkę. Punktem orientacyjnym w tej pełnej czerni czeluści była dziwna nić, widniejąca daleko przed armią z Mgławicy. Aby dać odpocząć skrzydłom, demony przemieszczały się z wyspy na wyspę, jednocześnie sprawdzając, czy w pobliżu nie ma wrogów. Po dłuższym czasie zrobiono przerwę, aby odpocząć i posilić się. Wystarczyło pół dnia, aby zbyt duża cisza zaczęła przerażać i mieszać w głowach tych, którzy kiedyś już byli w niebycie. To samo czuł Agar, więc postanowił nie przerywać marszu, aby nie narażać wojska na chorobę obłąkańczą. Po dwóch dniach morale jednak podskoczyły, ponieważ z mroku zaczęła wyłaniać się olbrzymia konstrukcja. Demony przygotowały się do walki, ale nie zastały wroga. Wnętrze fortecy było duże i z pewnością stare, ale nie skrywało wielu tajemnic. Jedyna rzecz, która ich zaciekawiła, to rysunek na sklepieniu głównej wieży, przypominający kosmos. Jak się okazało, to skomplikowany system dryfowania wysep w niebycie, który został przedstawiony w jak najprostszy sposób. Nie było tam żadnych napisów, a tylko symbole mające zapewne jakieś znaczenie. Aureliusz skopiował mapę, aby ją przestudiować, a następnie wszyscy skierowali się z powrotem do portalu, który był gdzieś w ciemnościach. Także jak na złość wszyscy się przygotowali na wielką wojnę, wielką bitwę, wielką walkę, a tutaj niespodzianka, nikogo nie spotkali przez te parę dni jak tam byli. No i jeszcze jedna taka nieścisłość, bo Aureliusz planował stworzyć klucz do niebytu, który pozwoli przemieszczać się w dowolne miejsce w niebycie. Jest to niemożliwe, aczkolwiek uświadomił sobie to dopiero po otwarciu tego portalu, ponieważ no niemożliwe jest, na przykład no jest galaktyka, jest druga galaktyka i chciałby się przenieść, to tak jak niebyt jest takim buforem między tymi światami. Możesz zamiast lecieć się przez kosmos, możesz przenieść się na niebyt i tam po wysepkach sobie skakać kilkanaście milionów lat świetlnych, aż doskoczysz tam i sobie wyjdziesz tam. A według założeń Aureliusza miało być tak, że mając ten klucz, możesz sobie otworzyć ten portal w niebycie gdzieś tam i od razu wyjść sobie do innej galaktyki. Okazało się, że jest to niemożliwe. No jedyny plus taki, że tym razem wyjątkowo nie było żadnej walki. Mimo, że się przygotowali, a niektórzy by powiedzieli szkoda. Ale to do następnego odcinka.